Witajcie! Dzisiaj w pierwszym odcinku pokażemy Wam karnawałowy makijaż. Ja nazywam się Gosia Klonecka, beauty redaktor na zlecenie Empress Motion. Ze mną jest dzisiaj Dorota, która będzie modelką i na której pokażemy piękny karnawałowy makijaż, jak go wykonać miarę szybko, ale też efektownie. Na samym początku nałożymy bazę pod makijaż, żeby makijaż się utrzymał dość długo, a też zapewni nam to gwarancję, że makijaż Dorocie nie spłynie. Delikatnie wklepujemy bazę minimalizującą pory. I po chwili już buzia robi się całkowicie matowa. Odczekujemy chwilę i nałożymy podkład. I zaczynamy od nakładania podkładu. Podkład jak najbardziej kryjący. Jest to impreza wieczorowa. Ruchem wstępującym, nie rozcierającym zakrywamy wszystkie niedoskonałości. Tyle fajnie, że ten podkład możemy nałożyć warstwowo, czyli jeżeli będziemy czuły, że jest za mało podkładu, że potrzebujemy jeszcze więcej krycia, możemy dołożyć kolejną warstwę. Podczas nakładania podkładu warto pamiętać o tym, że zostawiamy miejsce pod oczami wolne. Nigdy nie nakładamy podkładu w to miejsce, ze względu na to, że skóra pod oczami nie zawiera podściółki lipidowo-tłuszczowej, czyli musimy zostawić tutaj miejsce na troszeczkę lżejszy produkt, jakim jest korektor rozświetlający. Jak widać, Dorota ma zostawione pod oczami. I nakładamy korektor. Spójrz proszę do góry. Wszystkie te miejsca, które są zasinione. Nigdy starajcie się nie nakładać korektora w podkówkę. Zawsze lepiej nałożyć delikatnie w trójkąt, rozciągając. Będzie ładniejszy efekt rozświetlenia. I delikatnie palcem serdecznym rozklepujemy, wtapiamy produkt w skórę. Delikatnie, jeżeli jest potrzeba, możemy lekko rozświetlić łuk brwiowy, jak również łuk kupidyna nad ustami, co da efekt lekko powiększonych ust. Chociaż u Doroty nie potrzeba, bo te usta są ładne, duże. Tak przyszykowaną buzię delikatnie pudrujemy, czyli utrwalamy cały makijaż. Makijaż twarzy. Najlepiej pudrem transparentnym, białym, który przytrzyma i utrwala. I zamykamy. Warto też zawsze spudrować powieki, co da lepszy efekt zawsze przy tuszowaniu nas. Nie samo oko idzie. I delikatnie wymodelujemy buzię Dorocie. Damy jej taki bardziej ostry wygląd. Patrzmy na kości policzkowe. Delikatnie możemy również przyciemnić czoło, co da efekt lepszego wymodelowania. Po wymodelowaniu buzi nakładamy róż. Dorotka, uśmiechnij się. Wszystkie miejsca wystające na twarzy, czyli mamy wystające kości policzkowe, czubek nosa, nakładamy rozświetlacz. Doda nam to fajnej świeżości. Całemu makijażowi. I przechodzimy do makijażu oka. Zaczynamy od bazy pod cienie, która utrzyma nam idealnie cały makijaż. Dzięki bazie też makijaż oka stanie się wodoodporny i będzie można szaleć całą noc. Zamykamy oczy. I ruchem lekko wklepującym nakładam bazę. I zaczynamy od nakładania cieni. Zaczynamy od jasnego w kolorze skóry. Na całą ruchomą powiekę. W tym momencie zagęścimy sobie rzęsy, nakładając wzdłuż całej linii rzęs ciemną kredkę. Może być dowolna, czarna, grafitowa.
Krótkimi ruchami uzupełniamy przestrzenie między rzęsami. I otwór. I wysoko do góry. I delikatnie również podkreślamy dół. Jest to makijaż wieczorowy, więc jak najbardziej możemy sobie pozwolić na to, żeby ta dolna kreska była też mocniejsza. I zaczynamy zabawę ciemnym kolorem. Będziemy modelować całą powiekę. Myślę, że czerń z takim starym złotem to bardzo piękne połączenie. Modne przede wszystkim łączenia w tym sezonie, czyli czarne ze złotym, czarne ze srebrnym. Z racji tego, że Dorota ma brązowe, ciepłe oczy, złoto będzie nam tu bardzo dobrze grało. Spędzam bardziej takim do blendowania, strzemy granice. Najważniejsze, żeby pamiętać, że zawsze blendujemy do środka, nigdy nie do zewnątrz. Dobieram czarnego cienia. Dokładamy troszeczkę czarnego cienia. Oko było wyraźniejsze, bardziej drapieżne. I zamykamy. I blendujemy, cieniujemy, tak jakbyśmy chciały sobie objąć całe oko. Czarną, miękką krepkę nakładamy na linię wodną. Jest to na pewno ciut nieprzyjemne, ale da efekt na sam środek oka, tak jakbyśmy chciały sobie dotknąć źrenicę. Dokładamy jeszcze więcej bazy. I na tą bazę nakleimy bardzo świecący złoty cień. I ruchem wklepującym wtłaczamy złoto. Delikatnie również nakładamy złoto w kąciku wewnętrznym. Jak każdy makijaż, nie istnieje bez brwi. Tak samo Dorocie poprawimy brewki. Zaczynając zawsze od nasady i zamknę oczy. Podkreślamy nasadę brwi i górę. I wypełniamy tak, jakbyśmy chciały sobie domalować nowe włoski. Brwi są jednak najważniejszą częścią na naszej twarzy, dają emocje. Są jakby ramą dla całego makijażu. Pod łukiem brwiowym rozświetlamy jasną kredką. Da to efekt lekkiego liftingu. I oczywiście całą brew wyczesujemy. I rozświetlaczem jeszcze zacieramy granice. Następnie malujemy mocno rzęsy tuszem pogrubiającym. Od samej nasady mocno tuszujemy. Dopiero efekt całego makijażu uzyskamy właśnie po wymalowaniu idealnie każdej rzęsy. A żeby wzmocnić jeszcze efekt całego makijażu karnawałowego, dokleimy sztuczne rzęsy na pasku. Górne rzęsy pomalowane, dolne będą na samym końcu, kiedy nam wyschną. Teraz nakleimy sztuczne rzęsy. Przygotowaną sztuczną rzęsę z klejem przyklejamy, zaczynając od środka. Jeżeli rzęsa sztuczna jest lekko za długa, warto ją sobie dopasować i delikatnie przyciąć do Waszego kształtu oka. Klejeniu
sztucznych rzęs maksymalnie tuszujemy jeszcze dolne rzęsy. Tuż taką górę. Spojrzenie jest o wiele, wiele bardziej zalotne. W całym makijażu zostały nam tylko piękne, duże usta Doroty. Zrobimy je w delikatnym kolorze nude. Lekko obrysuję luźne usta. I zamknę usta. Zawsze starajcie się malować usta przy zamkniętych. Naturalnie. I wypełniamy konturówką całe usta. Da to gwarancję tego, że pomadka bardzo długo nam się utrzyma. I też nie przejmujcie się tym, że delikatnie podkład był na ustach. Podkład też dłużej przytrzymuje pomadkę. I delikatnie wypełniamy błyszczykiem ze złotą drobiną, żeby całość makijażu była spójna. Delikatny różowy. Żeby zwiększyć dzieła makijażu karnawałowego, warto położyć sobie jakiś rozświetlacz na dekolt, na kości. I rozświetlić delikatnie skórę. W zależności też jaki mamy dekolt, możemy mniej lub więcej pobawić się rozświetlaczem. Makijaż mamy gotowy. Takim makijażem podbijemy nie jeden parkiet. Mam nadzieję, że Dorota się będzie podobać i że spędzi fantastyczny wieczór dzisiaj na parkiecie. Nie, pięknie, naprawdę. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmiku z Rocket Motion. Do zobaczenia. Pa!